To dość znamienne, że żaden strażak nie żegna się z kolegą słowami na razie, tylko uważaj na siebie, zwłaszcza w sezonie pożarów. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie widzimy się po raz ostatni. Strażak służby leśnej zmarł na skutek obrażeń odniesionych w czasie pożaru w rejonie Eldorado. W rejonie Eldorado zginął strażak niedaleko miejsca, gdzie walczyliśmy z pożarem. Każdy z nas najbardziej obawia się tego, że nie wróci z akcji. Strażacy są rodziną, więc wspieramy rodziny naszych kolegów i modlimy się za nie. Gdy ginie strażak, jego rodzina ponosi niewyobrażalną stratę. Służba leśna i straż pożarna też są sobie bliskie jak rodzina. Żegnamy dziś jednego z nas. Będziemy kontynuować jego dzieło. Robimy to celowo, by pokazać rodzinie, że naprawdę jesteśmy braćmi. Bez względu na to, czy nosimy niebieski, zielony, czy jakiś inny mundur. Na pogrzeb przyjechali strażacy z Nowego Jorku, bo wzajemnie się wspieramy. To mogło spotkać jednego z nas albo naszych podwładnych. Rozmawiamy o tym z bliskimi, ale oni chyba nie zdają sobie sprawy, w co się pakujemy. Jak mocno ocieramy się o śmierć. Przybyliśmy tu dziś, by uroczyście go pożegnać. To bez znaczenia, czy znaliśmy się osobiście. Strażacy są jedną wielką rodziną. Składamy hołd każdemu zmarłemu koledze. Poległy strażak Charles Edward Morton wyrusza dziś w ostatnią drogę na spotkanie z Bogiem. Żegnaj.